Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing kierownicy T300 RS. Te kierownice możecie dostać za 1000 zł obecnie. Ja ją kupiłem za 1099 zł rok temu na Black Friday przed gwiazdką, a teraz możecie te kierownice dostać, moi drodzy, za 1000 zł. Są różne fajne promocje, wyprzedają po prostu starego Thrustmastera. I zobaczymy, co ta kierownica potrafi. Ale najpierw zrobimy sobie unboxing. To zobaczmy sobie, co jest w tym pudle. Wiesz, z tą kierownicą nigdy nie miałem do czynienia. Miałem oczywiście do czynienia z Thrustmasterem jako takim, ale nie konkretnie z tym kołem. I słyszałem dużo opowieści na temat niego, że strasznie paskudny plastik jest w tej kierownicy. Sprawdzimy to wszystko. To są tylko jakieś tam legendy, które słyszałem. No i od razu mi się podoba jedna rzecz, że wyciągamy sobie oddzielnie koło i prawdopodobnie wyciągamy sobie też oddzielnie bazę. Powiem Wam, co to w ogóle jest? Tak się zastanawiam, co to jest? Czy to jest plastik? Czy to jest jakaś guma? Na pewno nie wydaje się to być takie plastikowe, słabe i paskudne. Łopatki są, ej, fajne to koło jest! Podoba mi się! Okej, to jest moje koło od Fanateka. I ono ma chyba 32 mm średnicy. To jest trochę mniejsze, ale niewiele. Tak miałem wrażenie, że to są praktycznie te same koła. Wygląda to bardzo ładnie. Tutaj mamy oznaczenie. No z tyłu jest już gorzej, bo mamy tutaj takie chyba miejsce na śrubki albo na coś. Tutaj mamy takiego paskudnego wkręta. No, to nie wygląda dobrze. Podobają mi się bardzo za to łopatki. No i tutaj mamy złącze Thrustmasterowskie. To jest oczywiście wszystko plastik. Mamy mnogość adapterów do tych kół, także możemy sobie nawet normalną kierownicę od samochodu wsadzić do Thrustmastera. Tutaj mamy oczywiście przewód zasilający. Wyciągamy zabezpieczenie i jedziemy dalej, bo trochę tu rzeczy jeszcze jest. Poczekajcie. I tutaj mamy mocowanie. To już wygląda mi znajomo. Mocowanie od Thrustmastera. Ono jest trochę inne niż w przypadku Logitecha. Z Logitechu mieliśmy zintegrowane, no nie? Ja tak trochę będę porównywał te dwa koła do siebie, ale nie na tym odcinku, tylko po prostu tak będę mówił, że o, tutaj było tak, tu jest inaczej. Bo to są mniej więcej te koła z tej samej półki cenowej, no nie? Więc warto o tym też powiedzieć. Dobra, wyciągamy te kartony. Wydaje się większa niż ta od TX-a, ale ja już nie pamiętam, jaką miałem od TX-a. To się ja już nie pamiętam, o. Ale kształtem jest to samo. Tutaj mamy element, który się rusza. Ten element służy nam do przykręcania kierownicy, co zaraz sobie zrobimy. Ok, tu mamy przełącznik PS3, PS4. Prawdopodobnie ta kierownica będzie działać sobie z PlayStation 5 także. Ok, tu mamy złącza. Pewnie do pedałków i do zasilania. I ok, od dołu wygląda sobie ona. No i na sam koniec pedałki, które mam wrażenie, że będą chyba najgorzej wykonane z całego zestawu. Tutaj mamy tylko, bo to jest wersja T300 RS, jest jeszcze wersja T300 RS GT i wtedy do wersji GT mamy dodatkowo sprzęgło w tych pedałkach. Możemy sobie też oczywiście pedały dokupić całkowicie oddzielnie, tu nie ma problemu. Okay, od spodu to sobie wygląda tak, tutaj mamy prowadzenie przewodu, gdzieś tutaj na bok możemy sobie go wyprowadzić albo w jedną, albo w drugą stronę. W przypadku Logitecha ja Wam zapomniałem pokazać jednej rzeczy. Tam były takie jakby kolce, które można było wyciągnąć i dzięki temu uzyskać dodatkowy grip, na przykład na dywanie. Tutaj natomiast możemy sobie wkręcić pedały w jakiś stand, no nie? Może tam też to było, ja to przeoczyłem. W każdym razie tu zwracam na to uwagi. Same pedałki są wykonane z jakiegoś metalu. Jest to nawet ferromagnetyk, bo mam tu magnes neodymowy i magnes się przyciąga, więc jest solidnie wykonane. Pedałki nie ma jakichś rewelacji, ale zobaczymy, jak będą spełniać swoją funkcję. Pedał hamulca jest dość twardy, to dobrze.
Tutaj widzimy jakąś sprężynę, nie wiem czy będzie widać dobrze na kamerce, ale jest tam sobie sprężyna. W Thrustmasterach jest taka śrubka do zabezpieczania koła. Jak już się dokręci tym koło, to potem musimy dokręcić jeszcze tą śrubkę zabezpieczającą i no powiem wam, że to jest coś, co mnie bardzo denerwowało w moim poprzednim kole od Thrustmastera, bo nie dość, że ta śrubka mi się zgubiła i musiałem sobie nasztukować inną, to jeszcze za każdym razem musiałem, wiesz, tym śrubokrętem, zawsze miałem się przygotowaną wkrętarkę gdzieś tam z boku, nawet specjalnie mam kupioną od tego, żeby tylko tą śrubeczkę sobie przykręcać za każdym razem, kiedy zmieniam koło. Ale przynajmniej jest jakiś system do zmiany w ogóle, wiesz, koła. W G29 nie ma takiego systemu, że wkładasz sobie jedno i wyciągasz drugie, czy wyciągasz drugie i wkładasz następne, tylko trzeba tam jakoś kombinować, no nie? Teraz bardzo ważna rzecz dla posiadaczy Thrustmasterów. Upewnijcie się, że ta wtyczka jest wpięta do samego końca. Musi być do samego końca, musicie mocno ją wcisnąć, bo jeśli nie będzie wciśnięta do samego końca, kierownica nie będzie działać prawidłowo. Sprzedając właśnie moją poprzednią kierownicę, napisał do mnie nowy nabywca, że kierownica nie działa, więc wyobraźcie sobie, jaki miałem stres, ale poradziłem mu, żeby właśnie wcisnął tą wtyczkę do samego końca, no i podziałało, kierownica działała bez problemów. Zestaw na pierwszy rzut oka wygląda dość skromnie. Mamy tutaj pedałki do tego, gdzie mamy tylko dwa, czyli gaz i hamulec nożny. No i tu nie mamy zasilacza. Zasilacz jest prawdopodobnie zintegrowany gdzieś w całej tej obudowie, bo obudowa wydaje się być większa niż w przypadku Logitecha G29. Podobają mi się też łopatki i to, że mamy tutaj dużo miejsca między łopatką a bazą. To jest bardzo, bardzo przyjemne uczucie, ale zaraz sobie jeszcze odpalimy jakąś grę i zobaczymy, czy kierownica działa. Ok, mamy włączone PlayStation 5. Bierzemy sobie wtyczkę i podłączamy. No i tutaj nie jest tak fajnie jak w przypadku G29, bo nie możemy sobie od razu wybrać profilu, jak tylko włączymy konsolę. Trzeba uruchomić najpierw, wybrać profil padem, a dopiero potem możemy użyć kierownicy i kierownicą sterować naszą konsolą. Jeśli chodzi o to czarne coś, na czym stoją pedałki, to jest guma. Ja miałem taki arkusz gumy. Myślę, że nie będą się te pedałki ślizgać, zwłaszcza jak tutaj położę pięty. Nie będą chodzić tył przód. To mi pozwala trzymać się w jednym miejscu. Dodatkowo fotel po tym tak łatwo nie jeździ. Wy możecie po taniości użyć sobie na przykład kawałka jakiegoś dywanu. Nie musi być to jakiś drogi, wielki dywan. Wystarczy, że macie jakiś dywan z takim krótkim włoskiem i powinno wystarczyć, żeby to wszystko się trzymało w jednym miejscu. No i zobaczmy, jak to wygląda. Przede wszystkim odbijanie. Dużo, dużo szybsze, no nie? Bardzo szybkie. Kierownica także wydaje z siebie takie przyjemniejsze dla ucha dźwięki, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać tutaj. Bardzo, bardzo przyjemne. Przyciski ładnie sobie działają. Podoba mi się. Jakiś zrzut ekranu zrobiłem. Tutaj mamy łopatki. Łopatki działają. Wszystko bez problemu. Kierownica jest generalnie plug and play. Podłączacie ją do konsoli czy do komputera i nie ma problemu. W przypadku tej kierownicy no, podłączamy ją do konsoli PlayStation 3, PlayStation 4 albo PlayStation 5. Wybierzmy sobie jakiś tam jakikolwiek wyścig, zobaczymy tak na szybko, jak to śmiga. No dobrze, to jedziemy. Uhu! O kurde ty! Ale kozak! Ja pierniczej. Gram teraz na łopatkę. O ty kurde. Czekajcie, wejdę sobie na chwilę w ustawienia tej gry, jeśli chodzi o controls. Tu mamy preset, od razu kierownica jest wykryta. I tu mamy kilka presetów. Możemy sobie ustawić pierwszy, drugi,
trzeci. Ja tutaj nie mam sprzęgła, mi tutaj pokazuje, że mogę używać sprzęgła. Mogę mieć też przypisane sprzęgło na któryś z przycisków, czego nie chcę. Force feedback ustawiłem na maksa. Ustawienia są chyba... Aha, to są inne ustawienia niż dla G29. Tutaj możemy sobie jeszcze ustawić break dead zone. Ej, wiecie co? Pierwsze wrażenia są kosmiczne tutaj. Wow! Słyszycie w ogóle jakikolwiek force feedback, jakieś strzelanie? Ja tutaj nie mam ręcznego, by się kurde przydał. Powiem wam, że jest... Wow! Ja jestem zaszokowany tą kierownicą w tym momencie. Moi drodzy. Nic nie strzela, kierownica działa równo. Nie ma jakiegoś stukania przy uderzeniu w cokolwiek. Okej, teraz się rozwaliłem. Ja chyba będę nawet w stanie dobrze wyczuć ten samochód, jadąc na tej kamerze. Ej, kurczę. Jest naprawdę mega, mega przyjemnie na tej kierownicy. Zarzuciło mnie. Ciekawe, jaki kąt obrotu mam tutaj ustawiony. Nie wiem, ale tak odpaliłem po prostu na szybko. Podłączyłem byle jak. I muszę wam powiedzieć, że jest fantastycznie, kurde. Jeszcze porobię sobie więcej testów tej kierownicy w innych grach. Pierwsze wrażenia są niesamowite. A naprawdę gram na takich bardzo dobrych sprzętach. Ty kurde. Ja nie mogę z tych maksymalnych ustawień tutaj w grze. Zobaczcie, jak ten samochód jest zgnieciony koło mnie. Ja nie wiem, czy to widać na kamerze, ale to wyglądało niesamowicie. Tutaj mamy 1080 stopni obrotu, moi drodzy. Także mamy o 180 stopni więcej niż w normalnych kierownicach, czyli G29, nie wiem, Fanatec, V2,5, CSW. Muszę się przyznać, że trochę dziwnie mi jest nie mieć sprzęgła tutaj, ale jeśli bez tego sprzęgła mam dużo lepszy force feedback i czucie tej kierownicy jest kurde naprawdę niezłe. Ja pierniczę, różnica jest kolosalna, chociażby w tej grze, ale będę testował też w innej, bo to jest chyba request, no nie? Będę testował też w innej grze. Teraz podłączyłem do PlayStation 5 kierownicę. Wszystko działa bez problemu. Od razu się samo skonfigurowało, jakby... Wow! Żeby powiedzieć coś więcej na temat tej kierki, no będę musiał pojeździć w paru innych grach moich takich, w których wiem, jak działa force feedback. Pierwsze wrażenia są świetne, chociaż mam takie odczucie, jakby to koło było trochę za małe. Fajnie by było, jakby miało troszeczkę, wiesz, większą średnicę. Ale pierwsze wrażenia są niezłe. Ręce mnie bolą po takiej małej przejażdżce od force feedbacku. To jest naprawdę dobry, bardzo dobry znak. Zapraszam was, moi drodzy, na kolejny odcinek z testu tej kierownicy w wielu grach. Trzymajcie się, na razie, hejas!